Przede wszystkim od najmłodszych lat rodzice powinni zlecać dziecku swojemu, jak chce wkroczyć w biznesmeństwo, jakiś dać mu zalążek, żeby on się wykazywał. O ile się wykazuje, niech wkracza w szeregi biznesmeństwa. A jak nie, no to do łopaty i do widzenia. Jestem bez pracy już trzeci rok. Skończył mi się zasiłek. Oczekując na ofertę pracy, przychodzę tu do biura zatrudnienia. W poniedziałek podjechał rowerem kierowca, który mi zaproponował pracę na stanowisku kierowcy. Z tym, że to ma być praca w terenie. Zgodziłem się, proponował mi na miejscu ubezpieczenie, całkowite świadczenia, jak w normalnej pracy państwowej. Po czym zabrał mnie spod biura zatrudnienia w samochód i zawiózł mnie na miejsce pracy. Ja, nie znając faceta, nigdy nie obiecywałbym takiej rzeczy, bo 120 tysięcy ZUS i wyżywienie i spanie, proszę pani, to nie wiem, kto to dzisiaj tak zarabia. Ja tego nie mam. Z chwilą przyjechania już na miejsce, wyjechaliśmy w jego podwórko, zabudowanie, więc na sam pierw on wszedł i pokazał mi pomieszczenie, w którym mam u niego spać, mieszkać. Następnie wskazał mi pracę, czyli to znaczy polegało w tym dniu na skuwaniu betonu w bramie głównej tej hali jego produkcyjnej. Nawet panu powiem, że zmieniłem mu pościel i świeżą założyłem na tapczan świeżą pościel, bo wiedziałem, że pan przyjechał taki elegant z brodą, nieumyty, ale mówię, no co, no może go trzeba tam jakoś w miarę przyjąć. Praca na czarno to efekt gospodarki rynkowej. Jako zjawisko nie zostało dokładnie u nas ani rozpoznane do końca. I jaka skala jest tego zjawiska, też nie można na dzień dzisiejszy powiedzieć. Zgodnie z przepisami mogę podać tylko to, że pracownik pozbawiony jest ochrony praw pracowniczych. U mnie na czarno za biedny jestem. Tu kilku pracowało. To są ludzie uzależnieni. Oni pracować nie chcą. Byłem na Jerzego w pośredniaku, jest 500 ludzi, zapytałem, to się ze mnie wyśmiali. Zgłosiłem się do niego, żeby spisać umowę o pracę. W tym momencie, jak mu powiedziałem, że chcę spisać umowę o pracę, mówi, ja ci dam, skurwysynu, umowę o pracę. Od razu z pięści w ten sposób uderzył mnie w twarz. Przewróciłem się, jak się przewróciłem, podniosłem się. Mówię, proszę pana, jak tak, to nie będę pracował u pana. Rezygnuję z pracy u pana, proszę mi wypłacić te dniówki, co przepracowałem już. Ja? Nie. Jeszcze łobuzem to nie jestem. Na razie to jeszcze chwilowo nie jestem. Już jestem, nerwy mam już wyczerpane i spodziewajcie się, że kiedyś może przyjedziecie, to będzie któryś leżał, bo muszę ich trochę udaremnić. Dlatego, że rozluźnienie jest, nie chcą robić, a chcieliby kraść tylko. Czyli w ogóle go pan nie dotknął? Kogo? Proszę pana, pan wie, jaką rzeźnik ma rękę ciężką? Ja bym go zabił. Wie pan, jaki on jest ciężki? Jak
jak opierzona kura. Wiadomo, że ci mężczyźni ze wsi to są dobrze zbudowani, silni mężczyźni i my z miasta w ogóle nie mamy żadnych szans z nimi. Zaryzykowałem ucieczką. Dowiedziałem się, gdzie mieszka sołtys, poszedłem do sołtysa, zgłosiłem całe zajście u sołtysa. Ten pan dzwonił podobno na policję, tak? Tak, i tutaj przyjechali na podwórko, wzięli pana i odjechali z nim. Chłopaki przyjechali, prawda? Mówię, panie Raminga, oddaj pan to. Pewnie, że oddam, tylko mówię, teraz ty mi zwróć koszta podróży. Przywiedzenie ci przyjechał, obiecałeś, że będziesz taki, a inny. Nawet nie chciał umyć samochodu jako kierowca. Bo ja od tego zaczynam. Ja nawet nie dam mu, miał dwójkę, oczywiście go skontrolowałem, tak, ale nie wiedziałem, jakie on ma podejście do samochodu. I kazałem mu odkręcić rozrusznik od ciągnika, to 2 godziny. No państwo, wybaczcie, żebym ja przetrzymywał tutaj panów takich, którzy... Tu przecież to nie jest schronisko. Jak przyjechałem z policją, ten pan przy policji ubliżał mi, bluźnił na mnie. No z tym, że na skutek interwencji policji oddał dokumenty i pozwolił zabrać mi moje ubranie. W momencie nawet, jak już wziąłem ubranie, wychodziłem, to przy policjantach nadal ubliżał, popychał mnie, no ale w każdym bądź razie, że była policja, to wsiadłem do radiowozu i radiowozem wyjechałem z podwórka. Czy policja? No to była policja. No to jak to nie interweniowała policja? Proszę pana, przecież władza to jest honorarium nasze, nie? To jak to? To oni pozwolili na to, żebym ja go pobił? No to ja już nie wiem, co to za policja. Pan go w ogóle... No, chłopaki bardzo, to są panowie, którzy są bardzo sumienni, inteligentni. Nie znam ich osobiście, tylko tyle, co z przelotem, wie pan. To jest człowiek po prostu gorzej jak niepoczytalny, bo mądry człowiek, który zatrudnia, nie postępuje w ten sposób dzisiaj z ludźmi. Bardzo duży cwaniak, robić nie chciał, absolutnie. Chciał spijać kawę, no może jeszcze coś silniejszego, nie wiem. Co grozi pracodawcom, którzy decydują się na zatrudnienie na czarno? W tej chwili konsekwencje są znikome. Jeżeli w sądzie przegra sprawę, to musi wypłacić należne świadczenie, a jeżeli nie przegra, to sam korzysta tylko z pewnych zysków.